Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym już podsumowaniu i witam Was jeszcze raz w odcinku siódmym w celu zbierania na Speedhorn helmet. No i dzisiaj po sprawdzeniu na markecie dowiedziałem się, że ten helmet mogę kupić sobie za 280 km, więc tak jak przypuszczałem od kilku dni, od kilku już odcinków, to właśnie 280 km będziemy musieli zabrać, żeby sobie zakupić właśnie Speedhorn helmet. No, musimy tyle nazbierać. Także troszkę się pozmieniało. A jeszcze sobie tutaj nie zmieniłem ceny. Już tutaj to zmieniam. O, dobra, i przechodzimy sobie do podsumowania, do tego, co działo się cały tydzień. Nie ma tego za wiele, ale zawsze można o czymś tutaj zagadać. Załączamy sobie to w notatniku. I na początek rozpoczniemy sobie od tego, ile bym zarobił, gdybym sprzedał potrawki z szczeblowego eventu. No i tutaj wyszło mi mniej o ponad 4 km niż w tamtym odcinku, bo w tamtym odcinku była to kwota 220 milionów 900 463 golda, a na dzień dzisiejszy jest to tylko 216 km ponad, więc no jest to troszkę mniej. No ale tak czy jak 216 to jest dużo, no po prostu jedna z potrawek zdrożała, jest na czerwono strasznie, a druga, co była w tamtym tygodniu na czerwono, no to ona już jest na biało i to jest taka strasznie niska cena, więc to jest właśnie wynik tego, że tutaj wyszło mniej o te 4 km. Coś poszło do góry, coś zmalało, no niestety nie mamy na to wpływu, aczkolwiek no już się zbliżają te ile, gdzie będziemy mogli chyba zaczynać sprzedawać, tak. Nie wszystkie, ale już część tych potrawek będziemy mogli sprzedawać za niedługo, bo już niektóre rzeczy są naprawdę na czerwono i raczej się to utrzyma, więc kwestia tylko, czy ta cena na czerwono się sprzeda, czy nie, bo to też, no to jest właśnie takie gdybanie, gdybym to sprzedał, bo to nie jest tak, że ja to sprzedam za tyle, tylko gdybym sprzedał, bo tak jak mówię, niektóre rzeczy są na czerwono, więc nie ma 100% szansy, że to się sprzeda, aczkolwiek no można zaryzykować, no bo się nic jakby nie traci, jedynie kwotę podatkowania, żeby wystawić ją na market, także no zobaczymy za parę dni, może już właśnie zacznę to sprzedawać, bo to już chyba ten czas jest, już w końcu 11 miesiąc. Więc przechodzimy sobie do tego, co działo się w tamtym tygodniu i w niedzielę zrobiliśmy zysk 648 945 golda. W tej Steamie poleciał nam 110 CC. Misja Serki 200 punktów nam dało, 11900. Itemki Dodzina 68400 i WZ123 nam dało 200 000. W poniedziałek mieliśmy zysk 1684. No i tutaj nic więcej nie zrobiłem, bo nie miałem już na to czasu po prostu. Także nic nie zrobiłem. We wtorek był zysk 1 313 592 golda. Cooldown Items i Biadrone się sprzedał za lekko ponad 1 000 000, także fajnie. Team Rocket poleciał nam 120 000. Misja Serki nam dała 200 punktów, mamy 12 100. Potem jeszcze moja misja na 200 punktów na Backpacks nam dało 12 300. No i WZ123 co nam dało 200 000. We środę była strata 162 290. Team Rocket 600 C, no i 200 punktów na Backpack 12 500. I nic więcej nie zrobiłem. W czwartek tutaj był ogromny zysk, gdyż sprzedała się jedna stamina Exemption. Ogólnie mamy ich 4, ta jedna się sprzedała, no i zostały 3 te, co były już wcześniej. Także mamy w czwartkowy zysk 10 572 217 golda. Stamina Exemption za 10 279 109 golda się sprzedała. Z tym poleciał nam 500 C. No i tutaj dostaliśmy też 50 tibia końców za skillę na kukle. To jest dzień wczorajszy, piątek i sobota. No i na dzień dzisiejszy kukła też jest opłacona i zobaczymy, czy będzie ktoś z tego korzystał. 200 punktów na backpack, co nam dało 12700. No i WZ123 w czwartek, co nam dało 200 000. No i tutaj właśnie mamy kolegę Magieli, 25 tibia końców na skillę przez cały dzień w niedzielę. Także ja tych tibia końców nie sprzedaję, chociaż jest dobra cena, bo po prostu kiedyś i tak będę musiał je mieć na premium account, więc no nie opłaca się teraz sprzedawać, żeby potem to znowu kupić kiedyś tam w przyszłości. Także na razie tego nie sprzedaję, zostawiam sobie to.
W piątek mieliśmy stratę 387,606 tam golda, 1,4 miliona CC, no i 200 punktów na backpack, co nam dało 12,900. Sobota, dzień wczorajszy, zysk 698, no i nic więcej nie zrobiłem, bo tylko co logowałem, nadawałem sobie nagrody dzienne. I to było wszystko, co zrobiłem. Niedziela, mamy dzień dzisiejszy. No i tutaj mamy na markecie, no grubo, 30, 31, 32, 33. 3, 4, 3, 7, 3, 9, no około 40 000 mamy na markecie wystawionych itemów. 300 min exemption, fire application, dead application, second sentiment, cooldown eye, no i Lion Roda, mamy jedno złoto w tym odcinku. A to chyba było właśnie w czwartek to poleciało, czy który tutaj dzień. Mamy tutaj obrazek i na pasku na dole widać, że mamy z Drumę, Lion Roda. Za szybko klikamy spele i ten napis u góry po prostu już zdążył zniknąć, ale tutaj na pasku na dole też jest ten napis, więc mamy tego Lion Roda. On jest tutaj za 2 miliony lekko wystawiony, to można tak szybko nie sprzedać, ale w momencie, kiedy ktoś będzie tierował, no to się po prostu sprzeda, no bo to jest na biało cena, więc no to się w końcu sprzeda. Kwestia tylko, kiedy ktoś zacznie tierować i poskupywać te wszystkie Lion Rody, no bo wiem, że takie coś się dzieje, więc to kiedyś tam pójdzie. Mamy dzisiaj double expa i skilla. Ja i w piątek też był, no te 300 minek zaoszczędzam, zobaczymy, czy się sprzedadzą, aczkolwiek no ja tą jedną chcę za 10 000 sprzedać, no zobaczymy, no jest to dużo, bo na markecie za 9 000 już wystawiają, no ale no może mi się właśnie uda za 10 000, jak nie dzisiaj, to może w przyszłości w końcu sprzedam to za 10 000 i byłoby bardzo fajnie. Zobaczymy zysk odcinka, mamy 11 987 186, zobaczmy sobie na Fibia Coinsy, jak to wygląda, Fibia Coinsy, więc gdybyśmy teraz w tym momencie potrzebowali paka, no to musielibyśmy wydać 11 607 507 golda, więc no, cały tydzień wystarczył, żeby sobie zarobić na premium akord na 30 dni, tak by to wychodziło. Na ten moment właśnie potrzebujemy ponad 11 000, żeby sobie kupić premium akord za pieniążki w grze. Także chyba to jest wszystko ode mnie na tyle. Widzimy się za chwilkę na streamie, na live, gdzieś tam za chwilkę po SS-ie. Ja się jeszcze chwilkę ogarnę i możemy sobie zaczynać, więc zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.